Nadto rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu, nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Księga Jonasza, rozdział 1, 11 do 13. Nieposłuszny prorok musi przyjąć upomnienia ze strony szorstkich marynarzy. Co zrobiłeś? Mówią do niego. Innymi słowy, jakaż to głupota uciekać przed Bogiem Wszechmogącym. Sytuacja zbliża się ku końcowi. Teraz coś musi się zdarzyć, jeśli statek i jego załoga mają się ostać. Żeglarze proszą Jonasza o radę. Jeśli Bóg żywy pozwoliłby burza powstała z jego powodu, to musi być też środek, który zakończy katastrofę, wnioskują. Tym razem Jonasz nie każe marynarzom czekać. Uznał swój grzech i przyjął, że zasługuje na śmierć. Nie odbiera sobie jednak życia, jak zrobiło to wielu ludzi przed nim i po nim. Jonasz składa siebie w ofierze, że tak powiem, aby chronić życie marynarzy i zagwarantować im bezpieczeństwo. Czy Bóg nie uspokoiłby również morza i nie oszczędził Jonasza i załogi statku, gdyby Jonasz wołał w modlitwie o przebaczenie? Bóg jest bogaty w przebaczenie. Czy nie udowodnił on wielokrotnie w historii Izraela, że jest Bogiem przebaczającym, nierychłym do gniewu i wielkim w dobroci? Na przykład Izajasza 55:7 albo Nehemiasza 9:17. Na pewno. Spojrzenie Jonasza na Boga wydaje się krótkowzroczne. Dopiero gdy potem zmaga się z falami, czytamy, że jego spojrzenie otwiera się ponownie na miłosiernego i łaskawego Boga. Wtedy rzekli do niego: powiedz, że nam z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Jakie jest twoje rzemiosło? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? I z którego ludu jesteś? I powiedział im: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka z przed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Zrozpaczony kapitan obudził Jonasza z głębokiego snu. Burza szalała na morzu, a Jonasz doskonale wiedział, z jakiego powodu. Jednak milczał, aż do momentu, gdy rzucanie losów ujawniło go jako sprawcę. Jonasz był prorokiem Pana i sługą Boga. Jakże upokorzony się czuł, gdy pogańscy żeglarze zadawali mu dociekliwe pytania, ponieważ to nieszczęście spotkało ich z jego powodu. Czasami wydaje nam się, że dla innych nie ma znaczenia, co robimy, gdyż tylko sami ponosimy konsekwencje naszych działań. Pomijamy jednak fakt, że nasze zachowanie często wpływa na innych. To wstyd dla wierzącego, gdy ludzie wokół niego zostają czymś przez niego dotknięci, ponieważ on nie przestrzegał Bożych przykazań. Jonasz składa szczere wyznanie. Należy do Hebrajczyków. Jak lekceważąco nazywany był przez inne ludy naród izraelski. Następnie opowiedział o swoim Bogu, którego się boi, ale od którego uciekł. W ten sposób kieruje uwagę żeglarzy na Stwórcę, Boga, który uczynił niebo i morze i ziemię. Reagują z wielkim respektem. W jednej chwili zdają sobie sprawę, z kim mają do czynienia. Oby więcej ludzi uświadomiło sobie dzisiaj, że Bóg objawia się we wspaniałym stworzeniu i że chce zwrócić na siebie uwagę zarówno poprzez błogosławieństwa, jak i też nieszczęścia.